Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Nowakowski w programie Bliżej Sportu przy ulicy Oporowskiej we Wrocławiu, miejscu dla wrocławskiego sportu bardzo sentymentalnym. No i witamy trenera kadry kobiet, Miłosz Stępiński. Dzień dobry, panie trenerze. Witam serdecznie, panie rektorze, witam serdecznie Państwa. Co sprowadza pana do Wrocławia? Myślę, że sport i piłka kobieca, czyż nie? No nie tylko, to pytanie zakładam retoryczne, bo każdy, kto jest Polakiem, wie, że to miasto jest szczególne, a dla mnie też jest szczególne, bo jestem też z północno-zachodniej Polski, czyli z tych ziem odzyskanych, Szczecin. I nie ukrywam, że do Wrocławia mam duży sentyment, bardzo lubię tu przyjeżdżać, mam tu wielu przyjaciół. Nie jest daleko, świetna droga, więc sport również, ale też i względy pozasportowe. Dużo pan jeździ teraz po Polsce, można by powiedzieć, że tak turystycznie to raczej nie, ale jeździ pan, żeby chyba obserwować też zawodniczki, które mogłyby zasilić szeregi polskiej reprezentacji już teraz po tej przerwie koronawirusa. No tak, jak tylko zostały rozgrywki wznowione, przede wszystkim jak mecze zostały towarzyskie wznowione, to od razu ruszyłem w tournée, tak? Zresztą jak inni trenerzy zespołów reprezentacji męskich i akurat do końca lipca tak się złożyło, że większość tego czasu poświęcam na obserwację zespołów w Polsce, bo one już grają sparingi, grają mecze towarzyskie, chociażby ten, który będziemy oglądali dzisiaj, ale też od początku sierpnia, kiedy do treningów wrócą na przykład Bundesliga, gdzie mam najwięcej zespołów, czy też Liga Francuska, już zacznę też wyjazdy po moich kadrowiczkach, które na co dzień grają w ligach zagranicznych. Także to będzie bardzo intensywny okres najbliższych 5 tygodni. Panie trenerze, czy to dobry ruch ze strony Śląska Wrocław, że poszerzył tą męską sekcję piłki nożnej o sekcję kobiet, że daje tak naprawdę sponsora, który tutaj lokalna firma Chemeco System będzie inwestowała właśnie w tę sekcję, daje swój szyld, daje pewną promocję. Czy to jest ruch w dobrą stronę? Bo zastanawiam się, jeżeli popatrzymy chyba na zachód, to idzie w tym kierunku. No ja uważam, że to jest bardzo dobry ruch. Mówił już wcześniej o tym prezes Boniek, namawiając prezesów klubów ekstraklasy, żeby też faktycznie zechcieli na różnym poziomie, niekoniecznie na poziomie ekstraklasy, chociaż oczywiście, że najlepiej jakby to było na poziomie ekstraligi, żeby otworzyć takie sekcje, żeby dziewczyny stanowiły naturalne uzupełnienie sportu męskiego, bo tak też jest za granicą. I co widać chociażby teraz na Final Eight kobiet, Ligi Mistrzyń Kobiet, które odbędą się pod koniec sierpnia. Wszystkie zespoły, które tam są, to są zespoły, które mają również silne zespoły męskie z całej Europy, więc to jest dobry krok. Mam nadzieję, że to będzie taki pionierski ruch ze strony Śląska Wrocław, że tutaj dyrektor Krzysztof Paluszek, z którym znamy się od lat, jesteśmy przyjaciółmi, który zdecydował się i też był tutaj, stał się wielkim przyjacielem rozwoju piłki nożnej kobiet w Śląsku Wrocław, że to pomoże w rozwoju piłki nie tylko w tym mieście, ale również i w całym regionie, bo Śląsk Wrocław to jest marka nie tylko we Wrocławiu, ale również na całym Dolnym Śląsku, jeżeli nie szerzej. Czyli zachęcałby pan inne kluby, aby szły śladem Śląska Wrocław? Jak najbardziej. Wiele klubów już myśli o tym, żeby takie sekcje utworzyć. Na razie są to jakieś takie zamysły. Niektórzy prezesi zastanawiają, analizują to, ale mi się wydaje, że też wszyscy będą patrzyli na to, jak to się będzie rozwijało w Śląsku Wrocław. Jeżeli ten feedback ze Śląska pójdzie taki pozytywny w świat, a przecież prezesi ze sobą rozmawiają i na co dzień pewnie podczas meczów, czy podczas oglądania meczów męskich zespołów pada pytania: słuchajcie, jak tam wygląda u was ta sekcja kobiet, czy jesteście zadowoleni? Jeżeli ten feedback będzie pozytywny, jeżeli pójdzie taki sygnał, że to w Śląsku się to udało. Nie chodzi nawet o wynik sportowy, że Śląsk nagle zostanie zaraz mistrzem Polski, tylko że sobie dobrze radzi, że warto mieć taki zespół kobiecy w swoim klubie, to inne kluby też się na to zdecydują. Także tutaj wszyscy będą Śląsk Wrocław bardzo bacznie obserwować. Panie trenerze, ja tak prowokacyjnie zapytam, czy piłka nożna kobiet jest wolniejsza, bardziej nudna? Dlaczego tak naprawdę nie jest tak popularna jak męska piłka? Rozumiem, że też tutaj dochodzi do tego marketing, pieniądze, ale tak trenera zdaniem. Trudno jest to mi na to powiedzieć. Na pewno jedno, co mogę powiedzieć, to że ona się rozwija. Nawet u nas w kraju, chociaż był ten pewien gdzieś zastój, moglibyśmy przyspieszyć mocniej, jeżeli chodzi przede wszystkim o piłkę klubową, bo dużo jest inwestowane, dużo jest pracy robionej przez Polski Związek Piłki Nożnej w obrębie reprezentacji narodowych i tu staramy się gonić tych najlepszych. Natomiast jeżeli chodzi o piłkę klubową, to na Zachodzie zrobiono bardzo duży postęp. Mamy wzór, do którego chcemy podążać. Właśnie te ruchy, które wykonał teraz w tej chwili Śląsk Wrocław, czyli przyłączanie do klubów męskich, mi się wydaje, że to jest droga, którą poszły wiodące ligi, tak jak Liga Francuska, czy Liga Niemiecka, czy Liga Angielska, czy Liga Hiszpańska i tędy trzeba iść. I to jest tylko kwestią czasu, jak ta piłka nożna w Polsce będzie się rozwijała. Czyli może pan powiedzieć, że liczy pan na to, wierzy pan w to, że Wrocław zakocha się w kobiecym futbolu? O, Wrocław ma już tradycję piłki nożnej kobiece, bo przecież to był przez wiele lat prowadzony przez mojego serdecznego kolegę Wojtka Pasiłka, bardzo dobry zespół, który zdobywał wielokrotnie Mistrzostwo Polski. Później gdzieś to wiadomo, bo w piłce kobiecej tak to jest, że niektóre kluby są przez pewien czas mistrzyniami, potem gdzieś są. Tak było z Raciborzem, tak było z Medykiem Koni, tak było też z AZS-em Wrocław.
potem ten AZS się ocknął i dalej funkcjonował jako osobna sekcja, choć już nie z takimi sukcesami, no ale teraz mi się wydaje, że ten mariaż tutaj, czy też wchłonięcie, bo nie wiem na jakiej zasadzie to jest, ale w każdym razie teraz razem AZS Wrocław i Śląsk Wrocław jako jedna nowa marka, obojętnie w jakim układzie, że to będzie nowy ruch i na pewno wzmocni to AZS Wrocław w starej, czy też w nowej formie. Ja tak staram się też zadawać te pytania, tak żeby nasi widzowie mogli to sobie zobrazować i też troszeczkę jak ten futbol kobiecy dzisiaj wygląda. Trener też ma aktywny udział, można by powiedzieć, w futbolu mężczyzn, bo był pan trener jednym z analityków Czesława Michniewicza na turnieju we Włoszech. Też byłem na tym turnieju, także wielki szacunek za ten turniej dla trenera i dla zawodników, więc ma trener doświadczenie także z męskiej szatni. No właśnie, jakbyśmy porównali tą damską i męską szatnię. Jak ona się różni? No bo w tej męskiej szatni na pewno padają twarde słowa, a kobiety też potrafią sobie tak powiedzieć parę mocnych słów? Jest trochę inaczej. Ja jak przychodziłem do piłki kobiecej, chciałem też za wszelką cenę nie stracić kontaktu z piłką męską. Wywodzę się z piłki męskiej. Całe życie przy niej pracowałem. Dopiero od 4 lat zajmuję się, uczę się piłki kobiecej, ale nie ukrywam, że ten główny trend, ten spiritus movens, jeżeli chodzi o rozwój piłki nożnej, pochodzi z piłki męskiej. Dlatego w pierwszej kolejności oczywiście staram się obserwować mecze lig kobiecych, natomiast ja inspiracje do swojej pracy, pewne trendy czerpię przede wszystkim z piłki męskiej. Pewne elementy, które pokazuję dziewczynom, staram się im pokazać te, które mają bezpośrednie przełożenie z piłki męskiej, bo uważam, że tutaj jest ten element, który pokazuje, w którą stronę ma piłka iść i piłka kobieca na chwilę obecną, która się bardzo dobrze rozwija, jednak na chwilę obecną musi podążać za trendami, które są po prostu w bogatszej, bardziej rozwiniętej, gdzie pracuje więcej ludzi, więcej jest techniki, więcej jest obserwacji, więcej analiz, czyli piłki męskiej. To ja jeszcze raz zapytam prowokacyjnie, bo lubię tak trenera tutaj w naszej rozmowie poprowokować i zapytam, czy właśnie to, że zawodniczki, tak wiele osób, które oglądają ich zmagania z boku, tak angażują się w swoją pracę, jakby nie patrzeć jednak też, chociaż często to jest praca łączona gdzieś z innymi próbami dorobienia sobie. No tak niestety to dzisiaj w kobiecym futbolu wygląda. Ale to zaangażowanie, ta pasja, którą mają, to, że one się nigdy nie poddają. Tak wiele osób twierdzi, czy to trenera tak przekonuje do tego kobiecego futbolu? No to jest tak naprawdę pierwszy element, na który ja zwróciłem uwagę. Jako różnicę. Znaczy ja nie mogę powiedzieć, że z zawodnikami, z którymi pracowałem w kadrach narodowych czy w klubach, że ich motywacja budziła moje wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o zaangażowanie, o takie podejście do treningu, to w mojej ocenie dziewczyny mają to na wyższym poziomie niż chłopaki. Mówię to z całym szacunkiem dla chłopaków, ale oni gdzieś czasami tymi swoimi siłami szafują, czasami chcą się gdzieś przeoszczędzić. Dziewczyny czegoś takiego nie mają. One jak grają, to grają na 100%, angażują się na 100% i emocjonalnie, i fizycznie. To jest w nich piękne i to jest w nich fantastyczne. Inaczej się trochę prowadzi kobiety faktycznie ze względu na charakter, ze względu na emocje, piłka nożna. Świat kobiet to jest świat emocji i trzeba w tym świecie emocji umieć się znaleźć. Nie można rozmawiać z kobietami, nawet w warunkach szatni, tak jak rozmawiać z mężczyznami. Może są tacy trenerzy, którzy tak robią, ja tego nigdy nie robię. Nie robiłem tak, z chłopakami używam bardzo często bardzo mocnych słów. Natomiast przynajmniej staram się trafić do nich w inny sposób, bardziej rozmawiając indywidualnie, bardziej ustawiając na zadania i cele, które żeśmy sobie osiągnęli, bardziej poprzez rozmowy indywidualne. Może to ze względu na to, że stałem się już starszym trenerem, czy trochę dorosłym i to jest z tym związane, ale ja też chyba jestem bardziej kulturalnym człowiekiem w stosunku do kobiet i nie byłem w stanie po takie słowa czy po takie formy komunikacji z zawodniczkami sięgnąć bez względu na to, jaki byłby na to cel. Natomiast no mówię, tu są podstawowe dwie różnice, które widzę między piłką męską a kobiecą. Panie trenerze, gdzie jest dzisiaj miejsce polskiego futbolu kobiecego w Europie i na świecie? Mi się wydaje, że w kobiecym futbolu jest tak ciekawie, że te listy rankingowe, które nie zawsze odzwierciedlają miejsce, one akurat w naszym przypadku, ja uważam, że faktycznie jesteśmy na takim miejscu. Czyli zespoły, które są nad nami, to są zespoły, czyli wyżej notowane, to są zespoły, z którymi mamy problemy, z którymi możemy wygrać, ale generalnie one są gdzieś, mamy problem. Natomiast zespoły te, które są za nami, z tymi zespołami z reguły albo wygrywamy, albo przegrywamy. Także ten ranking w przypadku piłki męskiej nie jest tak do końca obiektywny, bo tu naprawdę ktoś z 20 miejsca może spokojnie wygrać z kimś z 15, czy tam z 10. Natomiast w piłce kobiecej, jeżeli ktoś jest w pierwszej dziesiątce, to z reguły bardzo bez problemu radzi sobie z kimś, kto jest w drugiej czy w trzeciej dziesiątce. Pokazują to też eliminacje mistrzostw świata czy mistrzostw Europy, że ktoś losowany z pierwszego koszyka, to z reguły kończy na pierwszym miejscu. Kto jest z drugiego koszyka, to na drugim, ewentualnie na trzecim. Że to są naprawdę bardzo mocne takie, te schody w piłce kobiecej są bardzo, bardzo strome. W piłce męskiej takie nie są, nie? I to jest taka, mi się wydaje, też większa różnica. Natomiast no, my cały czas pracujemy nad swoim rozwojem. Coraz więcej zawodniczek wyjeżdża za granicę, wyjeżdża do renomowanych klubów, czują to,
wewnętrznie, że tam też się lepiej mogą rozwinąć. Widzą, że te zawodniczki, które wyjechały, robią karierę, że one wracają na kadrę, że są silniejsze, są mocniejsze, że więcej dają tej reprezentacji, one też to chcą. I najlepszym przykładem jest to, że w tym roku już wyjechały kolejne nasze dwie, poza tym dwie zmieniły też kluby, także jest to pozytywny trend. No a do tego, jeżeli dodamy, że chcemy, żeby te pieniądze, które przeznaczył Polski Związek Piłki Nożnej, chociażby w tym roku za szkolenie reprezentantek kraju, czy też za miejsce w lidze, za w ogóle za udział w Ekstralidze, czy też za zdobycie Pucharu Polski, że te pieniądze kluby wydadzą właśnie na to, żeby podnosić rozwój i poziom szkolenia w naszych klubach, a na to trzeba po prostu dać czas. Pana cel, marzenie z prowadzoną reprezentacją, jakie by to było? No aktualnie ten, nad którym cały czas pracujemy z różnymi przerwami, bo zawsze coś nam stoi. No, odwołują na mecz albo pandemia, ale ten cel jest cały czas. Chcemy awansować do Mistrzostw Europy historycznie pierwszy raz. Jesteśmy blisko, mamy 3 miesiące, żeby ten cel zrealizować. Wszystkie ręce na pokład, jeżeli tu nie będzie kontuzji, jeżeli nic się nie wydarzy, to na boisku będziemy mogli o te nasze marzenia zawalczyć. Cały Wrocław trzyma kciuki za to pana marzenie. To życzę też ja, żeby się spełniło. I jeszcze na koniec zapytam, czy taki awans na dużą imprezę dałby taki pozytywny impuls piłce kobiecej do tego, żeby mogła naprawdę zaistnieć w polskiej przestrzeni, nazwijmy to publicznej, ale nazwijmy też to sportowej. Trudno to powiedzieć, natomiast wszyscy zakładają, że tak, że każdy awans zespołu na dużą imprezę podnosi popularność. W przypadku piłki nożnej kobiet mi się wydaje, że trzeba się przychylić jednak do tego, żeby te zainteresowanie było być duże. Dużo większe niż na przykład w męskiej, gdzie męska piłka przyzwyczaja do tego, że te awanse w ostatnim czasie są co chwilę, że my awansujemy regularnie, natomiast kobiece, ponieważ nie awansowaliśmy nigdy, dlatego teraz ten pierwszy awans byłby taki historyczny, że nagle mogłoby coś drgnąć, mogłoby się dużo ruszyć w tej piłce. No my, ja, mój sztab i dziewczyny postaram się zrobić wszystko, żeby to osiągnąć, może nawet grając kiedyś we Wrocławiu, bo chciałem zagrać tutaj chociażby na tym stadionie, czy w innym miejscu, ale też we Wrocławiu, bo zapraszamy. To są duże tradycje piłki kobiecej, może tak będzie. No i tym pozytywnym akcentem, no bo może we Wrocławiu spotkamy się kiedyś z piłkarską reprezentacją kobiet. Naszym gościem studia dzisiaj nie fakty, a bliżej sportu był trener kobiecej kadry piłki nożnej, pan Miłosz Stępiński. Dziękuję, panie trenerze. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Dariusz Nowakowski, dziękuję państwu za dzisiejszą rozmowę. No jesteśmy bliżej sportu, bo nie potrafimy inaczej. Sport to życie, więc bawmy się i czerpmy z niego garściami. Dariusz Nowakowski, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.